Kolejny druk. Zmiana w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 roku dotyczy zmian w planie wydatków w dziale 750, 801, 900, zadania priorytetowe dzielnic, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1587. Pierwsze czytanie referuje pani Małgorzata Okarmus. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, projekt zawiera zmiany w planie wydatków w kwocie 26 600 zł. Jest to w ramach zadań uznawanych przez dzielnice za priorytetowe i zmiany dotyczą dzielnicy 3 i dzielnicy 5. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa Radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Jest wniosek o wprowadzenie drugiego czytania projektu jako sprawy nagłej. Z głosem za, głosem przeciw temu wnioskowi? Nie widzę. Przystępuję do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem do druku do wprowadzenia do drugiego czytania? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 35 osób za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała, 1 osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada wprowadziła druk do drugiego czytania. Bardzo proszę Panią Dyrektor. Szanowni Państwo, do projektu uchwały nie wpłynęły poprawki ani autopoprawki. Dziękuję bardzo. Stwierdzam odbycie drugiego czytania projektu. Przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu według druku numer 1587? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Bardzo proszę o wynik. 33 osoby za, 0 przeciw. Dwie osoby się wstrzymały, jedna osoba nie brała udziału w głosowaniu. Stwierdzam, że Rada podjęła uchwałę według druku numer 1587.